Polsat Super Hit Festival 2018. W Operze Leśnej pojawią się najlepsze kabarety. Jezu! Co to kurwa jest? By prześwietlić humorem naszą rzeczywistość. W programie Na Zdrowie wystąpią kabaret skeczów męczących. Tutaj każda sekunda trwa ludzkim życiu! Przepraszam bardzo. Kabaret Neonówka. Kabaret Anim Rum Rum. Kabaret Młodych Panów. Jerzy Kryszak. Grzegorz Halama. Kabaret Smile. Widzicie znowu przed tym laptopem i te świństwa oglądacie? Jakie świństwa? Gospodarzami wieczoru będą Marcin Dżabar-Wójcik. Ale kto mnie namawiał do tego? I Piotr Bałtroczek. Młody, biedny studencina z niedowagą, 60 kilo anoreksji. Trzeci dzień festiwalu. Sopocki hit kabaretowy Na Zdrowie. W niedzielę 27 maja. Trwa walka o finał Energa Basket Ligi. Czy półfinałowa rywalizacja z Telmetu Zanwilem wróci do Włocławka? Czy wszystko rozstrzygnie się w Zielonej Górze? Czwarty mecz w piątek od 17:30 w Polsacie Sport. Pierwsze spotkanie reprezentacji. Polski pod wodzą Witala Heinena uświetnił tegoroczną Aleję Gwiazd. Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich pięściarzy młodego pokolenia wraca na ring podczas gali w Nadarzynie. Robert Porzęczewski, Jackson Jr. w sobotę od 19:30 w Polsacie Sport Fight i od 20:30 w Polsacie Sport. GKS Katowice walczy awans do Ekstraklasy po 13 latach przerwy. W sobotę podopiecznych Jacka Paszulewicza czeka derbowy mecz z GKS-em Tychy. GKS Katowice, GKS Tychy, 19 maja o 14:45 w Polsacie Sport. W nocy z 19 na 20 maja największa na świecie organizacja mieszanych sztuk walki zawita do Chile. W walce wieczoru gali UFC Fight Night nigeryjski koszmar Kamaru Usman zmierzy się z dwukrotnym uczestnikiem walk mistrzowskich Demianem Mają. W Santiago fanom zaprezentują się też m.in. triumfatorka The Ultimate Fighter Tatiana Suarez oraz Alexa Grasso, Zack Cummings i Michel Prideres. Gala UFC Fight Night od godziny 4 w Polsacie Sport. W szóstej kolejce Nice pierwszej ligi żużlowej wicelider zagra na wyjeździe z trzecią ekipą w tabeli. Mecz ROW Rybnik Kark Waran Start Gniezno w niedzielę na antenie Polsatu Sport. Początek o 14:45. Ruch wciąż ma nadzieję na utrzymanie w Nice pierwszej lidze. Po sensacyjnej wygranej z GKS-em Katowice chorzowianie muszą pokonać Odrę. Transmisja z Opola w piątek od 20:30 w Polsacie Sport. Program zaprasza sponsor, firma LG, producent nowych telewizorów z funkcją sztucznej inteligencji. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent kosmetyków dla mężczyzn, Jego Sensitive. Na program zaprasza sponsor, dostawca hot dogów na stacjach Circle K.